porozmawiajmy teraz jeszcze o walce wieczoru. Mariusz Wach kontra Erik Molina. Czego ty się spodziewasz po tym pojedynku na Narodowej Gali Boksu? No to będzie walka na najwyższym światowym poziomie. Ja myślę, że zwycięzca tej walki, no może nie od razu, ale w jakiejś niedługiej perspektywie będzie mógł nawet być przymierzany do walki o Mistrzostwo Świata w wadze ciężkiej. Absolutnie, zwycięzca walki Wach-Molina. To być może... Bo Wach ma 38 lat w tej chwili. Myślisz, że to jest dla niego taka ostatnia szansa jeszcze, żeby dostać jakiś wielki pojedynek? Dla Mariusza? Dla Mariusza. Tak, ja uważam, że dla Mariusza to jest ostatni moment, żeby spróbować dostać kolejną walkę o Mistrzostwo Świata. To jak oceniasz jego szansę w takim razie na zwycięstwo w takim pojedynku z Erikiem Moliną? No na pewno walka też bardzo ciekawa ze sportowego punktu widzenia. Pamiętamy ten knockout sprzed 2 lat, kiedy na gali Polsat Boxing Night Erik Molina pokonał Tomasza Adamka. Bardzo chciałbym, żeby Mariusz wygrał ten pojedynek, ale muszę powiedzieć, że obiektywnie oceniam szansę 50-50. To są absolutnie godni siebie rywale i naprawdę jest bardzo trudno wskazać zwycięzcę. Erik Molina to facet dysponujący bardzo silną prawą ręką i już niejednokrotnie w ringu pokazywał, jak ta ręka może być niebezpieczna. I ja wiem, że Mariusz też nigdy nie leżał na deskach, no ale wyzwanie jest przed nim wielkie i tak jak tutaj wspólnie ustaliliśmy, według mnie ostatnia próba, aby wspiąć się do walki o ten najważniejszy pas mistrzowski w wadze ciężkiej. To zobaczmy teraz, co Mariusz mówi przed tą walką i co najbardziej go porywa w tej Narodowej Gali Boksu. Ja osobiście będę musiał się przygotować w 110% do tego pojedynku, żeby nie dać dupy na tej walce. Wiadomo, wracam po porażce. Będę chciał zmazać tą porażkę, zaprezentować się jak najlepiej przed polską publicznością. I jeszcze dodatkowy taki plusik jest to, że jest Stadion Narodowy, więc to dodaje mi, dostaję każdego dnia, jak wstaję, dodatkowego kopa, żeby się zaprezentować jak najlepszej strony. Rozmawialiśmy przed nagraniem, zachwycałeś się obecnymi możliwościami Mariusza. Tutaj mówi, że stadion da mu jeszcze dodatkowego kopa. Twoim zdaniem to jest dzisiaj najlepszy polski ciężki? Tak, według mnie tak. Według mnie Mariusz dzisiaj pokonałby wszystkich Polaków, ale od razu dodam, Mariusz nie ma stylu efektownego, ale jest bardzo efektywny. Wiem to doskonale. Miałem również okazję z Mariuszem Wachem walczyć jeszcze w boksie olimpijskim, tak zwanym amatorskim. Już wtedy taką pokazywał żelazną konsekwencję. Lewy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, 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 prawy. I to nie są akcje jakoś finezyjne, ale przy jego warunkach fizycznych są to akcje bardzo skuteczne. I on jest w stanie tymi akcjami, a jednocześnie swoją niesamowitą odpornością, pokonać każdego. I na tej gali zobaczymy jeszcze innego świetnego polskiego zawodnika wagi ciężkiej, Izu Ugonoch. Zobaczmy, co mówi przed swoją walką z Fredem Kasim. Ponad rok czasu po tym, jak stoczyłem tą walkę, to było w Stanach Zjednoczonych, w Alabamie. I jestem ponownie w Polsce, gdzie nie boksowałem 5 lat. Bardzo się cieszę, że będę mógł zaboksować. Cieszę się, że to będzie 25 maja właśnie tutaj na Stadionie Narodowym. Jakiś czas temu mówiłem o tym, że chciałbym bardzo zaboksować na Stadionie Narodowym. I przyznam też, że bardzo się cieszę też z tego powodu, że nie tylko ja boksuję, ale też dużo zawodników, których znam, szanuję, lubię, zawodnicy z czasów jeszcze K1, kiedy uprawiałem tą dyscyplinę sportu oraz no, świetni pięściarze. Tak więc no, uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna gala. Sam jestem ciekaw tych walk, które mamy przed sobą. Osobista motywacja jest taka, że chciałbym to nie tylko wygrać tą walkę, ale chciałbym wygrać w lepszym stylu niż Tomasz Adamek, dlatego że Tomka Adamka szanuję i szanuję jego osiągnięcia, ale myślę, że jestem w stanie wygrać z Kasim w lepszym stylu i to jest właśnie mój target na tą walkę. Czego ty się spodziewasz jako promotor tej gali? Rzeczywiście Izu wygra tę walkę z Kasim w lepszym stylu niż Tomek? Wierzę w to, że Izu się świetnie zaprezentuje, ponieważ ma znakomite warunki. Poza tym on ma taki styl, zauważcie, taki elegancki, coś w podobie do braci Kliczko. To jest taki elegancki boks, również momentami bardzo brutalny boks, ale jak pamiętamy, Witalia Kliczko również momentami potrafił bardzo brutalnie toczyć pojedynki, chociażby z Lennoxem Lewisem. Więc podejrzewam, że
Izu wykorzysta swoją szansę tego, żeby po latach pokazać polskiej publiczności, jak dużo pracy włożył przez ostatni czas, gdzie teraz jest i że tak naprawdę pułka do absolutnej czołówki wagi ciężkiej. Życzę mu wielu sukcesów i mam nadzieję, że tą wielką szansę wykorzysta. Organizujesz tą galę jako promotor, masz mnóstwo pracy przy okazji, ale sam też chcesz zawalczyć. I tutaj najpierw moje pytanie, na razie jeszcze nie wiadomo, kto będzie twoim rywalem. Mówiło się o Arturze Binkowskim, teraz pojawia się nazwisko Alberta Sosnowskiego. Ale właściwie po co ci taka walka teraz, w tym momencie? Po to, że mam ochotę się skonfrontować. Tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, na dzisiaj absolutnie nie potwierdzamy występu Artura Binkowskiego na tej Narodowej Gali. Jest kilka względów, dlatego też szukamy rywala na zastępstwo, mówiąc wprost. Natomiast, żeby również to było bardzo ciekawe zestawienie, Albert Sosnowski to taki naturalny, wydaje się, wybór, ale nie mogę... Myślisz, że są szanse, że się dogadacie z Albertem? Myślę, że szanse są, ale też nie mogę potwierdzić absolutnie takiego występu Alberta w tej chwili. Ja, wracając w 2013 roku, wróciłem, bo przede wszystkim chciałem, ale i musiałem. Musiałem, bo sam uważałem, że nie można tak zakończyć kariery sportowej 3 porażkami z rzędu. Był też moment, że faktycznie sam się nad tym zastanawiałem, czy jest sens. Może inni mają rację, może ja faktycznie nie potrafię tego robić. Jednak ostatecznie nie uwierzyłem innym, uwierzyłem sobie. Wróciłem, wygrałem w tym czasie 4 pojedynki, wszystkie 4 przed czasem. Ostatni pojedynek o tytuł Mistrza Europy kickboxingu w Formule K1 organizacji WKU i nie ukrywam, że się trochę też napędziłem tym wszystkim. Mam 39 lat, troszkę chronicznych kontuzji oczywiście się już na mnie odłożyło, ale tak fajnie mentalnie nie czułem się jeszcze nigdy, więc chcę to wykorzystać. Zostały mi 4 walki i chcę je stoczyć dla samego siebie i mam zamiar je wszystkie wygrać. A ile jako promotor chyba też czujesz się bardzo fajnie mentalnie, bo dzisiaj praktycznie w środowisku mnóstwo ludzi, nawet takich, którzy ciebie krytykowali, nagle wysyłają sygnały, że chcieliby nawet może zawalczyć na tej Narodowej Gali Boksu u ciebie. No zauważyłem takie, nie będę mówił, że nie widzę takich rzeczy. Faktycznie takie rzeczy zauważyłem, natomiast no też nie ukrywam, że ja nie jestem osobą mściwą, ale pamięć mam dobrą i myślę, że są pewne rzeczy, których po prostu zrobić nigdy nie zrobię. No, jakby no nie podejmę współpracy z ludźmi, którzy w sposób nieobiektywny no przeszkadzali mi w kontynuowaniu mojej działalności sportowej. Nie ma w naszej karcie walk ani jednego zawodnika, którego kiedykolwiek słyszałbym jakąś krytykę na swój temat. I teraz tak, krytyka nie jest niczym złym. Bo jeżeli krytyka dotyczy kwestii merytorycznych, to jest bardzo wskazana. Natomiast mówimy tutaj, nie mówimy o krytyce takiej obiektywnej, tylko mówimy o tym, że ktoś mi po prostu przeszkadzał. No i tym, którzy mi przeszkadzali, jakby propozycji nie składam. Marcin Najman, promotor boksu i organizator Narodowej Gali Boksu, był moim rozmówcą w programie Sektor Gości. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.